poprzednim odcinku. Do zobaczenia później, Wano Nohara. I płyniemy sobie dalej. Siemaneczko, z tej strony Veil, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wano Nohara i wspaniałe niebieskie morze. Jej, chodźmy dalej. Piękne skały. No, świetnie. Widzimy się za chwilę. O, jak tu pięknie. Co to? A, no tak. Koło ratunkowe. A to co? Okej, dziwna lokacja, chodźmy dalej. Ogólnie mówiliście mi, że Memoka i Dolphy to dziewczyna, a Fukami to facet. A to wychodzi na to, że mój dubbing był totalnie nietrafny i będę musiał się poprawić teraz. I mi się to nie podoba. Szczerze mówiąc. Brama jakiegoś królestwa. O, świetnie. A wy to kto? Strażnika. O, Wada Nohara, witaj z powrotem. Wada Nohara, witaj z powrotem. Przejdź przez bramę, okej. Czy chcemy iść do Morskiego Królestwa? Czemu nie? W sumie. Mi to rybka, i tak nie wiem, po co tu jestem. Nareszcie nam się udało. W pierwszym odcinku miałeś całkiem inny głos, ale cicho, miałeś. Tak, naprawdę czuję się, jakbym była w domu. Nareszcie mogę się zrelaksować. Zrelaksować? Nie jestem pewna. Wciąż możemy spotkać Rekina. O nie! Hej, Memoka! Ale Łata! W porządku. Chodźmy do domu. Do Królestwa Morskiego. Kolejny chapter. No teraz widać, że to są dziewczyny, no. Kurczę. Czemu nie pokazaliście mi tego wcześniej? No, no dobra, to chodźmy w dół. Cześć, ryby. Hello. Mogę z tobą pograć? What? Dlaczego miałem atakować rybkę? Fish, przepraszam. Co za muzyka w ogóle? Ta muza mi się kojarzy z melodią, która była w trailerze Mogeko Cast Guide. Biedna rybka. Przepraszam, nie chciałem cię zabijać. Chociaż w sumie to jest źródło expo. Dobra, gincie wszyscy. Ho, a ty kto? Meduza? Och, to jest Wada Nohara! Oczywiście, że ja, do cholery. A coś ty myślała? Znaczy... Bulma! Witaj ponownie, Wada Nohara. Jak tam twoja wycieczka? Fuach. Było spoko, dzięki. Była trochę dłuższa niż się spodziewałam. To w porządku, ona jest trochę spokojna sama. Cokolwiek to znaczy. Chyba mówi o sobie. Czy coś w ten sposób. Mówisz ty, pływaku. Czemu pływaku? Floaty to pływak, ale o co chodzi w tym zdaniu? To ja nie wiem. Jak tam było? Pobudzająco. Za wiele różnych personali spotkaliśmy, osób w sensie. Różnych. To fajnie, ja nigdy nie opuściłam morza sama. Ponieważ jesteś meduzą, więc... Hej, jak tam królestwo? Pewnie usłyszałaś różne historie, ale jest już w porządku. Uff, to dobrze. W każdym razie, stan jakiegoś Afers nie wygląda zbyt dobrze. Który to jest? Ja będę wracać do zamku, żeby powiedzieć im, że jesteś tutaj. Oni cię zawołają później, jestem pewna. Zrelaksuj się w mieście. Do tego czasu. Rozumiem. Będę, cześć. W takim razie, fuach. No co chodzi z tym fuach? Jaki jest twój problem? Ona sobie poszła. Ona naprawdę jest pływakiem, he? Może tu chodzi w innym znaczeniu floaty. Naturalnie, będąc meduzą. Hehe. Okej, whatever. Cześć, rybka. O, a tu to kto? Hej, jestem uzdrowicielem. Pełne uzdrowienie, niech zgadnę, czeka mnie boss. Dobra, chodźmy się bić. Jestem gotów na bossa.
easy peasy. Gdzie jest ten pojedynek? Oh yeah. Hej, widzę miasto! Tak, nareszcie. Jestem głodna. Ja zrobię coś, kiedy wrócimy do domu. O co chodzi, Fukami? Wydaje mi się, że napotkaliśmy kolejny problem. E? A to kto? A, znowu wy. Czy wy mnie w ogóle nie słuchacie? Same Kichi. Tak, znowu on tu jest. Może nie powinniśmy słuchać takich jak ty. Straszny rekin ponownie. Same Kichi. Wadanohara, jeśli będziesz dalej tutaj, w tym morzu, będę musiał cię stąd wygonić. Same Kichi, proszę przestań, czemu to mówisz? Cisza, nie mam ci nic do powiedzenia. Ten rekin jest szalony. Co ty mówisz do Wada? Obrażasz mojego mistrza. Nie mogę ci tego wybaczyć. Straszne rekiny. Nienawidzę. Ech, czekajcie, teraz, czekajcie. Chodźcie. Same Kichi. O cholera. Same Kichi się pojawił. Dobra. Magic Boros. Normal attack. O, mam leczenie, spoko. Dobra. Obniża obronę, Dolphy. Utrata balansu. Może być w sumie. Szkoda, że nie masz Fukami żadnej umiejętności do tauntowania. Aha, krzyk. Dobra, ten krzyk naprawdę brzmiał świetnie. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. To ma sens. Dobra, no to jeszcze raz. Shouts na Octopod. Jakim cudem pingwin wydaje taki dźwięk? Tego nie rozumiem. Oż, kurna, ktoś tu chyba obrażenia... A nie, dobra, nieważne, jest w porządku. Dobra, atakujmy go po prostu. Jedzie szybciej. Nie wydaje mi się, że ta walka miała być jakoś specjalnie trudna. Ale te umiejętności mnie rozbrajają. No, you win. To było tak proste. Ja nawet nie muszę ekspić w tej grze. Wszyscy wybili poziom, oprócz Fukami. No i spoko. I tak Fukami ma wyższy. Ach, cholera. Grr. Żałosne. Żałosny rekin, głupi rekin. Głupi rekin. Chłopaki, przestańcie. Znaczy, no dziewczyny w tym przypadku. Powiedziałam wam. Cholera. Same Kichi. Wadanohara, ty nie jesteś niczym innym niż problemem dla mnie. Ech, co to miało być? On naprawdę mnie denerwuje. Chłop... Znaczy... Dziewczyny, powinnyście przestać być takie okrutne. Wada, robimy to dla ciebie, wiesz? Ale... Wadanohara. Na pewno jesteś zmęczona. Wróćmy do domu. Tak. Okej. Okay. Czemu nie? Ale wypijmy herbatę, właściwie kawę. Prosto do domu! Wiecie co? Zdecydowałem się ignorować walki w tej grze. Będziemy walczyć tylko z bossami, like a boss. Nie ma czasu na męczenie ryb i innych biednych zwierzątek morskich. Ponieważ to jest znęcanie się. Więc chodźmy przed siebie. Nawet przedmiotów nie potrzebujemy, i tak jesteśmy bogami tej gry. Deep Sea Town. Ludzie, przeszedłem całego Golden Suna 4 razy. Ta gra nie może mnie pokonać. Jesteśmy tutaj! Wow! Podwodne miasto! Nie byliśmy tu tak długo! Mój brzuch burczy. Racja, chodźmy do domu! Racja. Okej, okay, znaczy, no wiecie. Rumble. Dobra. Chodźmy zatem prosto do domu. Nie mogę w to uwierzyć, grr. Co ja powinienem zrobić? Okrutny czas. Absolutnie. Nie mogę w to wszystko uwierzyć. Ach, jest tak źle. Cokolwiek mnie to będzie kosztować. Ja muszę.
Męcz. Czy dobrze smakuje? Tak. Dobrze. Dobre żarcie. Dobra robota, wszyscy. Dobra robota. Ja? Dobra robota, Mimoka. Powinnaś odpocząć sama. Więc ja chcę powiedzieć cześć wszystkim najpierw. Cześć, Łada. To może poczekać na później. Powinnaś zjeść najpierw. Tak, powinnaś odpocząć. Och, jest w porządku, chłopaki. Dziewczyny, kurwa, no czemu nie ma wersji guys dla dziewczyn po angielsku? Mylę się wszystko. Naprawdę? Tak. Take it easy, everyone. Męczmy. Smacznego. Ja mam tylko kawę, w sumie. Okej. Nie przemęcza się zbyt bardzo. Ta sobie dalej je. O Boże, jest taka poważna Łada. Okej. Okay. Pewnie jakiś starożytny... dziady. Nie, ojciec Łada Nohary. Halo, chcę zobaczyć ten obraz. Ale lipa. Nasz mi zbiła chyba. Dobra, różne rzeczy. Fajnie, tu pewnie jest nic ważnego. Wyjdźmy stąd, może coś tu będzie. Książki Fukami, one różne... Wszystkie wyglądają, one trudne. Dobra. W porządku. Myślę, że rozejrzę się wokół miasta. Jej. Tędy. Hello. Blach. Okej. To brzmi sensownie. Dobra, wiecie co, kupmy sobie jakąś broń. O ile można. No nie, tu nie ma Mogeko. Hey, welcome. Co masz? O Boże. Dobra. Weźmiemy każdemu po jednej broni w sumie. Spadamy stąd, nara. Chcę jakiś progres, dajcie mi jakiś dom. Co to jest? Kim ty jesteś? Nie, dobra, nieważne. O, kolejna strzałka i... Hello, a ty kto? Czemu śpisz? O Jezu, ładne włosy. Ach, ona sobie trzemie. Och, przepraszam, czy ja cię obudziłam? Och, Łada Nohara. Dzień dobry, Irena. Kiedy ty wróciłaś? Przed chwilą. Och, witaj ponownie. Jestem wdzięczna, to musiała być naprawdę długa podróż. Dzięki. Myślałam, że nigdy nie wrócisz. Więc ja mogłam. Tak jak moja młodsza siostra. Ach, to prawda, twoja siostra wciąż jest w podróży. Taka ona jest, cholera. Zawsze znika, pewnego dnia. Więc przynajmniej wiem, że wszystko z nią w porządku, z jej... jakichś tam listów. Racja. Nie bądź złą dziewczyną i nie wznikaj. Dobra, Łada Nohara? Okej. W każdym razie, wiedząc, że wróciłaś... bezpieczna. Teraz mogę spać w spokoju. Czy chcesz spać ze mną? Nie, dzięki. O! Ponieważ kiedy my śpimy razem, ty zawsze mnie gnieciesz. Znaczy, ściskasz. Okej. Nie możemy jeszcze tędy przejść. To jest smutne. O, kolejna strzałka. A ty kto? Mogeko! Co to jest? O! Dawno się nie widzieliśmy, Tarako. Łada Nohara! Witaj ponownie. Tak. Czy było w porządku? Czy ty miałaś jakieś problemy na wycieczce? Nie, było spoko. Martwiłem się. Ja wypluwałem dużo atramentu, kiedy cię nie było. Wspaniale. Och, mam pomysł. Co ty na to, żebym zrobił to teraz? Ja podziękuję. Naprawdę, może później. Racja. Och, więc wcześniej. Widziałem Senkichi. Ups, mam na myśli Samekichi. Na zewnątrz miasta. On wydawał się być dosyć fidgety, cokolwiek to znaczy, ale och, rozumiem. Może to było dlatego, że wróciłaś. Rozumiem. Łada Nohara, czemu smutna mina? Więc ja spotkałam go wcześniej również i powiedział mi, że mam wyjść.
On jest po prostu nieśmiały i nie przyzna się do tego. Same Kichi jest trudny. Tak myślisz? Tak, oczywiście. Jestem pewny, ponieważ jestem ośmiornicą, która pluje atramentem bez powodu. Tak jest. Tarako tak powiedział. Dzięki, Tarako. To sprawia, że czuję się o drobinę lepiej. Wspaniale. To wspaniale, ponieważ ty jesteś moją przyjaciółką, Wadanohara. Tak. Dam ci to jako... jako dowód naszej przyjaźni. Okto buziak, okto... pedofilowy ode mnie. Ja raczej nie chcę tego również. No, to szkoda. Czemu nikt nie chce okto buziaka? Hej, Wadanohara. Pobaw się ze mną następnym razem, jak będziesz się nudziła, okej? Okay? Racja. Z chęcią. Ja chcę stąd wyjść. Nie prawie. Okej, okay, teraz odwiedzę Morze Koralowe. Okej. Okay. Chodźmy zatem po przygodę, because why the fuck not? Może spotkamy same Kichiego, w sumie nie mamy z nim szans solo. W porządku, teraz do... O nie, ktoś nas uderzył. Co? Ua, przepraszam za to, nie patrzyłem. Ha? A raczej nie patrzyłam, bo to znowu kobieta, cholera. Wszędzie kobiety. Ło, hech, oczowiekuj się, to nie jest Wadanohara. Och, Miura. Hej, wróciłaś. Tak, niedawno przybyłam. O człowieku, jestem taka szczęśliwa, byłam samotna, wiesz? Och, czy widziałaś moją miłość? Główną miłość chyba, czy miłość, nieważne. Twoją co? Którą? Hej, Miura. Znalazłaś ją? Moja miłość, Seguro. Nie, nie tutaj. Ja mam na myśli niesegurową tą, tak. Co? O co ci chodzi? Nie, ja nie widziałam jej. Ach, Hej, Wadanohara, cieszę się, że jesteś z powrotem. Tak. A, gdzie ona jest? Zaraz, ty jesteś dziewczyną, twoja miłość to dziewczyna? Rzeczy ostatnio były dosyć ekstremalne i niebezpieczne, żeby być samemu. Okej. Okay. Ach, ten bufon, musimy znaleźć ją wkrótce. Tak. Wadanohara, wiem, że przed chwilą się spotkałyśmy, ale proszę, pomóż mi znaleźć ją. W porządku, zadbajcie o siebie. Dobrze. Okej. Okay. Do zobaczenia. Cześć, I guess. A więc idziemy szukać głównej miłości tej dziewczyny, Faklogic. To racja. To dlatego tu przybyłam, prawda? Mam nadzieję, że mogę coś zrobić. Okej. Okay. O, strzałeczka. Chodźmy tutaj, rybka, blokujesz mnie. Gdzie ja zgubiłem je? Get the fuck out! Blokujesz przejście. Why you do this? Why? No dobra, no to... A to kto? Definitywnie to drogo. Nie, to nie jest tędy. Co? Którą? Co wy robicie, dziewczyny? O, Wadanohara, wróciłaś. Hej, to jest Wadanohara. O, widzę. Ale dawno się nie widziałyśmy. Hej, słuchaj, Wadanohara, my panowałyśmy na skarby, widzisz, i... To definitywnie jest to drogo, prawda? Nie, to jest to drogo. Kogo to obchodzi? Ta usnęła. To musi iść to drogo, zobaczyłam coś świecącego. Nie, to ci się wydawało, ja nic takiego nie chciałam. Pomijając to, twoja intuicja ostatnio nie jest zbyt dokładna, prawda? Jest. Nie jest. Może jest, może nie. Tak, nie jest. O czym wy mówicie? Woda z mózgu. Snor. To jest na pewno to. Czy coś ten desy? Hej, nie walczcie ze sobą. Wy szukacie skarbów? Tak. Może jest pełne różnych skarbów. Musimy znaleźć dobre rzeczy. I dzięki tobie nigdy tego nie znajdziemy. To nie moja wina. Twoja. Twoja wina. Twoja wina. Okej. Okay. Grupa przyjaciół, ha? Okej, okay, spadamy stąd. Fuck logic.
O, ryba zniknęła, nie blokuje już. Nareszcie. Dobra, no to chodźmy. Na górę. Prosto do tego czarnego obiektu, który wygląda jak strój. Z którym nie możemy nic zrobić. No to przeczytajmy pamiętnik. Z którym nic nie możemy zrobić. No to odpalmy radyjko. Z którym też nie możemy nic zrobić. No nie, no... Jakieś książki o wiedźmach, kwiatełki, pierdółki, śmietnik, który jest pusty. No nie, no... No tak nie może być. Po co ja miałem tu wejść? Różne przedmioty. Cholera. No tak bardzo jakbym chciał, to tutaj dosłownie nic nie ma. Nic. Nieważne. Tędy można przejść. Tutaj już nie księgi o krewetkach. A, czyli to jest... homara. To jest największy homar, jaki widziałem. Prawda, prawda. Jestem bardzo zmartwiony. Jest w porządku, nieważne co, Lobko jest twoją córką, prawda? Tak myślę, nie, na pewno. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Cherry Blood, cześć, Dolos. O mój Boże, Wadanohara, wróciłaś. Tak, madam. To jest kobieta, no. Ja już nic nie rozumiem. Długa wycieczka, he? Jak tam było? Jakby to powiedzieć, było to nowe doświadczenie. Założę się. Wspaniale, świat na górze. Ja wiem, że nigdy nie opuściłam morza. Hej, skarbie, to nie jest tak, że Wadanohara się tam bawiła. Och, założę się. I nasza córka robi wszystko, co w swojej mocy. Również. Skoro o tym mówimy, spotkałam Lobko po drodze. Tutaj. Och, czy to prawda? Czy moja córka jest w porządku? W sensie z nią. Tak, ona bardzo dobrze się bawiła. Rozumiem. Tak jak ci mówiłem. Dzięki Bogu, byłam taka zmartwiona. Może trochę zmieniam prawdę, ale myślę, że tego by chciała. A jak było z tobą? Czy coś po drodze spotkałaś? Po drodze powrotnej w sensie. A więc nic specjalnego. Rozumiem, rozumiem. Dobrze. Oni udawali. Gdzie oni mają zamiar przyjść? Oni byli intruzami w całym królestwie. Ja wiem, to jest takie niebezpieczne i bardzo martwiące. Okej. Tak, usłyszałem już trochę o tym. To jest ciężka sytuacja, prawda? Tak, ciężka. Może. Szczególnie, że oni nie chcą pożyczyć nam uszu, cokolwiek to znaczy. To wychodzi. Pomijając te długie uszy, które mają. Źle się czujesz, Wadanohara? Tak. Jest w porządku. Nie myśl o tym zbyt szczególnie. Kilka inwazji tutaj i tutaj. My mamy obronę. Ale... I ty naprawisz dziury, które mamy, prawda? Jest w porządku. Wierz w siebie. Miej wiarę w siebie. O, tak. Racja, jesteś najlepszą wiedźmą, jakie nasze morze posiada. Jej. Cieszę się. Dziękuję wam bardzo. Postaram się jak najlepiej. Na pewno. Kiedy rzeczy się uspokoją, ja chcę pójść na wakacje. I pójść na powierzchnię? Tak, chciałabym. Brzmi ciężko. Możliwe. Dobra, było zabawnie. Trzeba przyznać. Cieszę się, że ze wszystkimi wszystko w porządku. Usłyszałem, że jest trochę ciężko, więc się martwiłam, ale wszyscy wyglądają okej. Teraz do zamku. Oho. Ej, co to był za dźwięk? Cóż to eksplozja, bardzo poważna. Tą drogą. Chodźmy zatem do miasta, bo to dobiega na pewno z prawej strony lokacji, ponieważ mam zdolności wyroczne. Halo, co się stało, dziewczyny? Dziewczyny! Ach, młoda. Wadanohara, tutaj było... Jakiś rodzaj dźwięku. Sprawdźmy to. Okej. Okay. Jej, nasza drużyna się znowu połączyła, znowu jesteśmy razem. Jesteśmy gotów, by pójść dalej. Halo? Czy jest tam kto? Morze Gwiazd, okej. Okay. Lecimy dalej, spotkać się z kolejnym przeciwnikiem, który nie ma z nami szans, ponieważ jesteśmy cholernie dobrzy. Okej, okay, wygląda na to, że czeka nas boss, ponieważ spotkaliśmy healera. Ale najpierw zapiszmy, bo mam wrażenie, że nie zapisywałem przez cały ten let's play, co jest moim rekordem, bo zwykle często zapisuję. Dobra, zaraz, nie założyłem ekwipunku. Wszyscy zginiemy.
Nie założyłem nowych broni. Dobra, nieważne. To będzie proste. Co no? Co tu się stało? Ach, Wadanohara, złe wieści. Ach, ha. Proszę, uspokój się. Zabić ich wszystkich. Coś jest tutaj nie tak. Zdecydowanie. Straszne. Ach, to ona znowu jest berserkiem. Nigdy nie wybaczyć. Nigdy tym, którzy przeszkadzają w jakimś moral fiber naszego morza. Wszyscy! Zabić ich wszystkich. Hej, Hilika, uspokój się. Zamknij się. Ach, ćknęcie. Och, ona znowu zakupiła się w swoim gniewie, koleś. O nie, musimy ją zatrzymać. Helika, super poważny pojedynek. I super beznadziejna muzyka jak na boss fight. Pokonamy cię za pomocą morskich zaklęć oraz zaklęć krzyku, które mają sens. I Snarla, i Oktopota. Okej, okay, to miało sens. By the way, to Virtuo jest większe od ciebie, ziom. Ale to było proste, Boże. You win! Gach! Helika, proszę uspokój się. Co do cholery? Helika, moja miłość, wróciłaś do siebie. O co chodzi? Nadal wyglądasz na wkurzoną. Czy ja zrobiłam to znowu? Tak, mówiłem ci, żebyś nie szła sama. Koleś, tak się martwiłam. Przepraszam, ja po prostu zobaczyłam ich i krrr. O cholera, koleś. Helika. Wadanohara, wróciłaś. Tak, czy wszystko w porządku z tobą? Nie ma problemu. Tutaj było ich wielu, ale już ich się pozbyłam. To złe z mojej strony. Krew wbija mi do głowy, gdy zobaczę kogoś w przestępcę. Ona jest taka straszna. Przepraszam, Wadanohara, ale jest dobrze, że już tu jesteś. Teraz możemy zatrzymać inwazję Królestwa Totsusa. O czym wy mówicie? O co chodzi w tej grze? Ja nie chcę więcej konfliktów. Ja też. Ja nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra. O, Samekichi, siema. Kropeczki nienawiści i zmartwienia jednocześnie. I mamy kolejny wspaniały chapter. Jej. To wygląda jakby ta Helika trzymała te gowęża, czy co to tam jest. Syrenka. Whatever. Okej. Okay. Nie mogłam się wyspać. Och, po prostu spójrzcie na mnie. Muszę być pozytywna. W każdym razie muszę postarać się jak najlepiej. Tak, do naszego morza. Okej. Okay. Jej, jak pięknie wyglądamy. W takim razie zapiszmy grę. I dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to wiecie co robić. Jeśli wam się nie spodobało, to też wiecie co robić. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się. Cześć.